Rozdział 27. I zbudujesz ołtarz z drewna akacjowego, mający 5 łokci długości i 5 łokci szerokości. Ołtarz będzie więc kwadratowy, a wysoki na 3 łokcie. I uczynisz rogi w 4 narożnikach ołtarza, a będą stanowiły z nim całość, i pokryjesz go brązem. I zrobisz popielnicę do zsypywania zatłuszczonego popiołu oraz łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie te przybory wykonasz z brązu. Z brązu też wykonasz kratę do ołtarza w formie siatki, a nad tą siatką na 4 jej krańcach zrobisz 4 pierścienie. Umocujesz je u dołu pod obramowaniem, tak żeby siatka sięgała do połowy ołtarza. I zrobisz drążki do ołtarza z drewna akacjowego i pokryjesz je brązem. A będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go. Uczynisz go z desek tak, aby był wydrążony wewnątrz, według wzoru ukazanego ci na górze. Tak uczynisz. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Mojżesz na szczycie góry Choreb przebywał z Bogiem przez 40 dni i 40 nocy. W tym czasie odwiedził niebo i uczestniczył w liturgii niebiańskiej, po czym otrzymał od Boga nakaz odtworzenia na ziemi niebiańskiej liturgii, stąd potrzeba budowania różnych sprzętów liturgicznych dostosowanych do warunków pustynnych. Omówiliśmy już serce przenośnego sanktuarium, Arkę Przymierza, przebłagalnię z cherubami, stół chrybów pokładnych, świecznik 7-ramienny, menora i miszkan, czyli namiot, tabernakulum lub mieszkanie, pokryty 4 warstwami skór i tkanin. Przed wejściem do tego namiotu będzie postawiony ołtarz na ofiary całopalne. Ołtarz ma podstawę kwadratową, szeroką na 2,25 m, i jest wysoki na 1,35 m. Narożniki z brązu przypominają rogi, ale mają przede wszystkim funkcję praktyczną. Na nich zawieszona zostanie krata. Na ołtarzu będzie płonął intensywny ogień. Dlatego zdziwienie może przenieść fakt, że ołtarz ma być zrobiony z drewnianych i przenośnych desek. A przecież wiadomo z kodeksu przymierza, że ołtarz nie może być wykonany z drewna, tylko z ziemi lub z kamieni. Odsyłam do odpowiedniego odcinka, link powyżej. Rozwiązanie tej zagadki potrzebuje podwójnej wiedzy. Najpierw zwróćmy uwagę na to, że dosłownie ołtarz nie ma być zrobiony z drewna akacjowego, ale przy pomocy drewna akacjowego. Później warto poznać teorię profesora Dawidowica, który wyjaśnia, że ołtarz był zrobiony z betonu kamiennego. Odsyłam do naszej playlisty na ten temat, link powyżej. Tak naprawdę drewniana jest tylko forma dla wylewania ołtarza. I to rozwiązuje całą zagadkę. Krata na górze pozwala na przytrzymywanie ścian, żeby nie rozpadły się pod naporem ubitej masy kamiennej. Na drożkach przenoszona była sama drewniana forma, a nie ołtarz kamienny ważący 20 ton. Dalej tekst opisuje dziedziniec. Następnie urządzisz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca ze skręconego bisioru będą po stronie południowej na 100 łokci długie, a do tego 20 słupów i 20 podstaw z brązu, oraz haczyki i klamry ze srebra. Tak samo po stronie północnej zasłony będą na 100 łokci długie, a ponadto 20 słupów, 20 podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Na szerokości dziedzińca po stronie zachodniej zasłona będzie miała 50 łokci, a do tego 10 słupów i 10 podstaw. Na szerokości dziedzińca po stronie wschodniej będzie miała również 50 łokci,
Zasłony jednej bocznej ściany będą miały 15 łokci oraz 3 słupy i 3 podstawy. Także zasłony drugiej ściany bocznej będą miały 15 łokci oraz 3 słupy i 3 podstawy. Przy wejściu na dziedziniec będzie zasłona na 20 łokci z fioletowej i czerwonej purpury z karmazynu, z bisioru skręconego, wielobarwnie wyszywana, a do tego 4 słupy i 4 podstawy. Wszystkie słupy dookoła dziedzińca winny być zaopatrzone w srebrne klamry, haczyki zaś będą ze srebra, a podstawy z brązu. Długość dziedzińca będzie wynosiła 100 łokci, szerokość 50 łokci, a wysokość 5 łokci. Z zasłonami ze skręconego bisioru i z podstawami z brązu. Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek użytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z brązu. Dziedziniec jest otoczony zasłonami, długi na 45 metrów w orientacji wschód-zachód, szeroki na 22,50 m. Wejście od wschodu jest zamknięte zasłoną o długości 9 metrów z tych samych tkanin i w tym samym kolorze co mieszkan, czyli namiot. Na dziedziniec wejdą sami lewici, lud zostaje na zewnątrz. Ciąg dalszy opisuje zbieranie oliwy dla podtrzymywania ognia świecznika. Czyli następuje w tym miejscu zmiana narracji. Do tej pory tekst opisywał to, co ma robić Mojżesz. Nie było jeszcze mowy o Aaronie. Dalszy ciąg tekstu będzie opisywał czynności kapłańskie i lewickie, służbę liturgiczną. Tam będzie mowa o Aaronie i jego synach, o rzemieślnikach, ale Mojżesz już nie będzie wymieniony z imienia. Omówimy dwa ostatnie wersety tego rozdziału w następnym odcinku. Do usłyszenia.